Dzień dobry, witam się po raz kolejny. Dzisiaj będę robiła, jak widać, ciastko. Mam już misę robota i robota ustawionego, przygotowanego do pracy. Będzie to takie trzykolorowe ciastko z kiślem. W pierwszej kolejności potrzebujemy szklankę cukru, która tutaj ląduje w misce. I 4 jajka. Już wbijamy jajka całe. Wbijam tutaj też do misy. I to trzeba będzie zmiksować razem z cukrem. I będę dodawała pozostałe składniki. Takie ciasto na szybko, takie po prostu do kawki na niedzielę. Jest mój dzisiaj pomocnik i pewnie drugi też będzie mi później pomagał, bo to będzie ciastko dzielone na trzy porcje i do każdej będziemy dodawali inny kolor i chłopaki będą mi pomagali i tutaj później do formy nakładać. Więc łączamy tutaj robota i widzimy się, jak już jajka będą zmiksowane. I tak więc jajka już mamy zmiksowane razem z cukrem. Przystąpimy do dodawania pozostałych składników. Przynieś synu łyżkę. Okej. Dużą. I tutaj odsunę troszkę. Tutaj w misetce mam już przysianą mąkę. 2,5 szklanki mąki pszennej z 2 łyżeczkami proszku do pieczenia. Pomocnik mój, przywitaj się. Cześć. Będzie tutaj nakładał łyżką. Wkładaj łyżką mąkę tutaj. Zgartaj trochę. Zgartaj, normalnie zgartaj, tak, tutaj do miski. Śmiało, śmiało. I tutaj taki jest fajny alternatywny, o, resztę mama sypie. Zajęcie dla dzieciaków. Nie wleżą, te łyżki będą potrzebne. Daj tą łyżkę. Dla dzieciaków mogą też pomóc, coś fajnego zrobić. Przestawię. I następną, kolejną rzeczą, którą tutaj dodajemy, jest szklanka wody. Szklanka wody. Wlejesz? Trzymaj. Śmiało wlewaj. O. I olej. Szklanka normalnej wody. I jeszcze do tego szklanka oleju. O. Wlewamy. I tutaj na chwilę obecną już mamy wszystkie składniki. Trzeba to teraz wszystko wymieszać. Włączamy, prawda? Zamykamy i włączamy. I już widzimy się po wymieszaniu tych składników. Będę je potem dzieliła na 3 części. I dodawała do jednej części, może pokażę. Do jednej części pójdzie. Tutaj mam kakao, 2 łyżki kakao. Jakie sobie tam weźmiecie, to jest dobre. Ja wam zaraz pokażę, jakie u mnie akurat takie kakao ciemne. I do jednej części będzie szedł kisiel truskawkowy, a jedna będzie pozostawała biała. Ja teraz już włączam robota, mieszam to wszystko i widzimy się. Przestawię na drugą stronę i będziemy robili. I moi drodzy, już mam wszystkie składniki na ciasto przygotowane. Pomocnicy są. Drugi pomocnik jest, zobaczcie, jacy pięknie umączeni. I są miseczki, pokażcie miseczki. 2 miseczki jeszcze do tego z łyżkami. Drugą pokaż. Drugi pomocnik ma drugą miseczkę i teraz będziemy
Łyżkę sobie trzymaj na razie. Najpierw nalejemy do jednej miski. Będziemy to ciasto dzielili mniej więcej na trzy części. Białą zostawimy w tej części, która jest. To ja? Jedna miska. Zaraz wszystko wam powiem, chłopaki. Chłopaki mi tutaj pomagają. Mniej więcej na trzy części. I tak, moi kochani. Ja najpierw tutaj do tej białej części, muszę was poprawić, bo nic nie widzicie. Do tej białej części dodaję, mam przygotowane tutaj w takim pudełeczku z jogurta dwie łyżki mąki i wszystko mieszam dokładnie. Ja będę nakładała do formy białą część, a chłopaki będą nakładali do blaszki pozostałe części ciasta. Ja sobie tutaj to na bok odstawię. Dawaj bliżej tą miseczkę. Teraz następną miseczkę robi jeden pomocnik, czyli do tego sypujemy dwie łyżki kakao. Mieszamy, mieszaj pomocniku. A sobie zabieram. Dobrze mieszaj, równiutko. Dobra, przejdź sobie na tamtą stronę, mieszaj sobie. Następny pomocnik ma kolejną miseczkę, do której to miseczki dajemy kisiel. U nas kisiel. Akurat dzisiaj jest kisiel truskawkowy, ale może być każdy inny. Ważne, żeby był kisiel czerwony. Może być kisiel żurawinowy, może być kisiel wiśniowy. My akurat mamy dzisiaj truskawkowy. I też trzeba to wszystko dobrze wymieszać. Chłopaki sobie tutaj wymieszają. Ja przygotuję blaszkę dokładnie do spodu. Mieszamy. Trzymaj sobie tutaj za uszko. O. Przygotuję formę. I będziemy zaraz nalewali. Mieszaj, mieszaj, dobrze mieszaj do spodu. Przygotuję sobie formę. I będziemy zaraz na przemian nalewali. Jest to ciastko coś a la zebra, tylko takie trzykolorowe z kiślem. Czyli za chwilę się widzimy. Już chłopaki wymieszali. Dokładnie, pokażcie jak żeście wymieszali. I pokaż jaki u ciebie kolor. Jaki to kolor? Ru? Cały. A u ciebie jaki? Pokaż bliżej. O, jaki brązowy. U mamy jaki kolor? Biały kolor mamy. Pokażcie blaszkę, jaką mamy blaszkę dzisiaj wykorzystamy. A dzisiaj tak. Ona jest dosyć mała. Ja ją muszę dobrze spiąć, żeby ona mi się tutaj nie rozpięła. Dzisiaj wykorzystamy o blaszkę serce. Mało korzystam z tej blaszki, to więc dzisiaj wykorzystamy blaszkę serduszko. No to chłopaki, co będziemy robili? Pamiętacie, że żeśmy robili to ciastko? Tylko mama nie nagrywała. Ja wiem. Tutaj. Stawiajcie na środku. Mama skoroguje, żeby was było dobrze widać. I to jest fajna też zabawa z dziećmi, takie upieczenie ciasta na czas wolny, jak dzieciaki są w domu. No dawaj placka na środek formy. Będziecie musieli palcami sobie chyba pomagać. Nie? Tak. A takie ciastko to no dobre, prawda? Okej, to na to brązowe dawaj, nie z boku. Na brązowe, na wierzch. Aj, to wyjdzie taka zebra, babka, łaciatka, wiecie jak to jest. Z dzieciakami. Ale to nieważne. Teraz mama daje białe. O. Tak na wierzch, na środek, o. Jedno na drugie, dawajcie. Te trzy. Jeszcze tak chwilę wam pokażemy, o, palce już do obcięcia. Całe w kakale. Mali pucharze. Na środek.
pierwszy palec. Czekaj, ja ci dam jakąś łyżeczkę, będziesz łyżeczkę drugą zgartał. Gdzieś tak palcem będziesz zgartał. Zgarnij, trzymaj tę łyżkę. Mhm. Zgartaj sobie drugą łyżeczką. Chodź sobie z boku. Tutaj wsadź i sobie umyj rączki teraz. A my będziemy tutaj kładli. Dawaj na wierzch. No widzisz, jak fajnie. I fajnie widać kolory, co? Też. O, już jest gotowy. Ja, moi drodzy, tutaj nie będę wam całego etapu pokazywała, bo nam to troszkę... No. Troszkę nam to po prostu potrwa. My sobie tutaj wszystko wyłożymy. Wszystkie nasze masy. Chłopcy tutaj będą mieli przy okazji fajną zabawę, gotowanie z mamą. I widzimy się, jak już ciasto będziemy mieli w blasce, to wam wstępnie pokażę jeszcze przed upieczeniem, jak ono będzie wyglądać. I ciasto już po całkowitym nalaniu do foremki wygląda. Tak chłopaki się spisali, jak widzicie. Widać, że jest kolorowe. Ja teraz stawiam do pieczenia. Możecie sobie w jakiej chcecie foremce tak naprawdę robić. Okrągłej, prostokątnej, kwadratowej. Ja sobie dzisiaj wykorzystałam foremkę serce. Tak jakoś wzięłam po prostu. I ja wstawiam teraz do piekarnika. Czasami ktoś się pyta, czemu nie określam czasu pieczenia. Po prostu nie określam go ze względu na to, że mam piekarnik gazowy, a większość osób ma piekarniki elektryczne z termoobiegiem do ustawiania temperatury. Tak więc dlatego nie mówię. Jakbym miała piekarnik elektryczny, to sobie zamierzam w najbliższym czasie jakoś kupić, ale tak po prostu wychodzi. Czyli nie określam wam dlatego czasu pieczenia, po prostu każdy piekarnik, powiem, piecze inaczej, więc po prostu trzeba pilnować. Ja wam pokażę już później ciasto po wyjęciu z piekarnika. Więc ciasto już jest upieczone, ja je już wyjęłam z formy. Użyłam sobie na blaszkę, zobaczcie, jest nawet dosyć wysokie. Jest oczywiście jeszcze ciepłe. Ja sobie popruszę go po wierzchu delikatnie cukrem, pudrem i niech ono sobie stygnie. Chociaż nie jest to konieczne. Możecie sobie cukrem, pudrem posypać, możecie sobie polać jakąś polewą, jak macie akurat. Ale może zostać w oryginalnej wersji. I takie ciastko do kawki, do herbatki, na niedzielę, czy po prostu jak chcemy czegoś słodkiego, to jest gotowe. Ja wam tylko później pokażę, jak w środku wygląda po całym przestygnięciu. Pewnie ono postoi przez całą noc w lodówce, a jutro dopiero do rano do kawki akurat będziemy próbowali. Czyli wam jeszcze na sam końcu dogram, jak ono wygląda w środku. A w tym momencie się żegnam z wami. Pa. I w środku ciastko wygląda tak. Są już ukrojone ciasteczka. Tutaj jeszcze wam pokażę. Tak. Przykroju i jest poranna kawka i zaraz z mężem sobie pijemy kawkę i zjemy ciasteczko. Później chłopaki powstają, to też dostaną do herbatki ciasteczko. Jeszcze raz może, widzicie, tutaj widać troszkę tego różowego. Nawet chłopakom bardzo ładnie wyszło. O. Takie ciasteczko na niedzielę do kawki.